Ej, wiecie co? Oświeciło mnie! Jako, że nie mam pomysłu, co dzisiaj robić, to zrobimy sobie TikToki! Tak jest! Nasza najcudowniejsza, najukochańsza seria, która zawsze musi dostać demonetyzację, ponieważ YouTube jej nie lubi. Ale mam nadzieję, że lubicie ją za to wy, bowiem research jest zrobiony, dużo fajnych TikToków żeście mi znaleźli, więc teraz je sobie przejrzymy. Najśmieszniejsze TikToki pruniemy! Ja kiedy gotuję? A, too slow, too slow. Kurwa. Tak, to jest kurwa prawda. Pach, 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 nie kurwa, za wolno. Wiecie, jak wstawiacie na przykład zamrożoną pizzę do piekarnika, to musicie ją wstawić przykładowo na 12 minut. Nie kurwa, za wolno. Podchodzi matka, patrzy się na nią. Czy gotowe? Jezus, memy z mamami są zawsze śmieszne. Absolutnie zawsze. Okay, so we call this a hospital. And it's a very important place. So can we all agree to call it a similar name? Sí, hospital. Sí, güey, hospital. Tak, szpital. Sí, hospital. Sí, ospedale. Oui, oui, hôpital. Yes, okay. I say hospital. In Germany? Dawaj, dawaj, zrób to. Krankenhaus! W sensie, wiecie, zawsze jak się robiło takie memy, że jesteście różnych narodowości, to zawsze jest takie, że o, dam sobie ikonkę flagi, więc już jestem Włochami. O, dam sobie teraz taką ikonkę flagi, to już jestem Niemcami. O, dam sobie taką ikonkę flagi, to już wiecie, że jestem zjebem. Ale taki zabieg montażowy, jak kolej zastosował tutaj, że podpisał się twarzą na państwach bezpośrednio na mapie, montażowo mi zainspirowało. No sorry, ale naprawdę mi to zaimponowało, kurwa. Naprawdę mi to zainspirowało. No debil. No idealny TikToker. Wolisz uda czy piersi? Charakter, co ty pierdolisz? Hej, to jest dobre. Wolisz uda czy piersi? Charakter. Babka w mięsnym. Charakter? A to od Sobola czy skąd? Zajebiste. Kurwa, na pomoc jeżowi. Patrzcie co zrobił, ty wjebał łeb do McLary, no kurwa, pojebany. Co? No. O, widziałeś? Zajebiście jest? No, kocham cię kurwa. Dobra, to jest totalnie głupie, ale widzicie co odjebał jesz? Wjebał łeb do McFlary. Ale głupie. Nie! O, zesz, kurwa. Okej, okay. Wiecie, prankowanie mojej ślepej siostry jest takie zabawne. Ale jest dobre, jest naprawdę dobre. Oj, nie ma co, mamy perełkę w odcinku. A to jest śmieszne akurat. Jak macie dziwne TikTokerki, dziwnych TikTokerów, którzy robią... O, tańczę! Wtedy nagle, kurwa, zdają sobie sprawę, co odpierdalają w życiu. To jest dokładnie właśnie to. Ogłaszam moją prezydenturę na TikTokera. Jeżeli postanowicie zostawić komentarze, które są przychylne mojej władzy na TikToku, oraz przynajmniej jedną łapkę w górę, żebym przynajmniej wiedział, że nie macie tego w dupie, to ogłaszam wam oficjalnie, że stanę się TikTokerem. Kurwa, nie chcę, nie chcę. Ale przyniosę w końcu na TikToka fajny content, a nie taki bullshit. Pamiętajcie, każdy oddany like to jeden głos. Dziękuję za wasze zaufanie. There's a word in your foreign language that just sounds insanely inappropriate to English speakers. In the southern part of my country, Nigeria, when you want to say sorry, you say cho. When you want to say I'm, you say kmida. Okay. And when you want to say late, you say adi. So when you are late for an important meeting or to class and you okay. want to say sorry, I'm late, nie? You say choke me daddy. Choke me daddy! Ej, zajebiste! Powiem wam, ostatnio była sytuacja. Przyjechał do mnie mój były już montażysta, który ma teraz dziewczynę, dlatego jest byłym montażystą. Mateusz, kurwa, masz być kawalerem do śmierci, nad nie próbuj sobie nikogo znaleźć. Były już montażysta, bo sobie znalazł kobietę, tylko że kobieta jest z Włoch.
i opowiadała nam, jak lądujecie na lotnisku i chcecie dotrzeć do niej do domu, to mówiła nam drogę i cały czas padało słowo kurwę. Takie wiecie, no, wychodzisz to kurwę w lewo, kurwę w prawo, aż bym wam to przytoczył, ale ze względu na to, że kurwę to nie jest zakręt, tylko to jest, wiecie, że o was. Sorry, musiałem, przepraszam. Nie no, kocham was, widzowie. To pewnie od razu wleci demonetyzacja, także sobie akurat tego odpuszczę, ale generalnie śmiesznie się tego słuchało. O co chodzi? Czekaj, to jest TikTok z kolesiem, który kroi chleb? On dosłownie nic innego nie robi na TikToku, tylko kurwa kroi chleb? I ma z tego tytułu milion obserwujących? Kurwa, widzowie, ja was proszę. On ma milion obserwujących z tego, że kroi chleb. Czy możemy w końcu dobić 900 tysięcy subów, robiąc takie rzeczy jak photoshopy, oglądanie TikToków, zabawianie rzeczy z Allegro, ocenianie tablic rejestracyjnych, robię wszystko, kurwa. Wysrywam wnętrzności, a koleś kroi kurwa chleb i ma milion obserwujących? Jestem kurwa rozczarowany, mam dość. So TikTok came out with this great filter where it shows what your animal's thinking about. What are you thinking about, huh? Oh! Nie, kurwa. Wiedziałem, że to koty są odpowiedzialne. To zawsze jest wina kotów. Koronawirus, koty. Słabe zakończenie ojca Mateusza, koty. To, że mój kanał nie ma jeszcze miliona subskrypcji, a jakiś pieprzony chleb dostaje milion obserwujących, też koty. Na pewno. A wiecie, kto rządzi kotami? Tak, nasz szanowny wódz i przywódca, pan Jarosław. Wielkie brawa. Nie dziwię się, też bym nie klaskał. Compramos carros y camionetas. Ej, to było zajebiste. Chcecie jeść pizzę i nagle wam podbiega ten mały skurwysyny. Compramos carros y camionetas. Zajebiste. Ten uczuć, kiedy próbujesz nagrać jakieś fajne i śmieszne odcinki, które trzymają jakikolwiek poziom. Aniela. Compramos carros y camionetas. How often do planes crash? Just once. Is this gluten free? No, it costs money. Yo. How much time do I have left, Doc? Five what? Years? Months? To jest dobre. Ile zostało mi czasu? 5. 5 czego? Lat? Miesięcy? 4. Super. To jest plan. Bierzesz sobie głupie memy i nagrywasz z tego film, jak na nie reagujesz. Kurwa, to mi daje jakiś pomysł na karierę. Hej, slow down. Chociaż powiem wam, ostatnio się nawet zastanawiałem, czy by sobie nie zacząć wrzucać TikToków, ale nie jakieś takie gówno typu... Tylko, że to by nie był właśnie taki typowy shitpost, ale albo memy, albo jakieś głupie żarty, albo coś w ten deseń. Bo tak jak wiecie, generalnie tak jak bycie TikTokerem, to znaczy, no nisko upaść. To się zastanawiam, czy nie warto byłoby założyć w końcu jakiegoś konta, które by zaczęło robić śmieszne i porządne rzeczy. Także to jest jakby wasza kwestia, komentarze są wasze, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Bande. Inni ludzie, którzy składają, wyciągają ciepłe żarcie z patelni. Tak jak mówiłem, memy z mamami są zawsze śmieszne. No nie, kolejny mem z mamami, co jest? Mama mojego przyjaciela, be like. Jake, I bake cake. Shut up, bitch. Language. Shut up, bitch. Please. Proud of you. Rana! Moja mama. I'm sorry, I shouldn't. Why are you running? Why are you flying? No za długo czekała na odpowiedź, tak? Zamiast TikTok memes powinno być TikTok mamas. O Jezu, osiągnęliśmy komedię, tak? Jesteś zbyt spóźniony na ten lot, zaraz odlatujemy! Please wait, I was at a family dinner. Toretto. Kurwa. A, to jest oficjalny profil Ryanair. Kurwa, Ryanair jest z takim rikczem tutaj, że to jest bania mała. No rozbawiło mnie, dobrze, Dom Toretto jest zawsze śmieszny. Co jest, kurwa? Co jest grane? Koleś się wkurzył na niesprawne kółko, czy jak? Ej, dobra, czegoś takiego nigdy nie widziałem. Zaimponował mi. Co jest, kurwa? What the fuck?
Jakie on ma ciśnienie w rurach? Co jest grane? Koleś jest zajebisty. Dobra. Myślałem, że to jest głupi TikTok, taki bezsensowny, ale ten kot go zrobił. Ty jednak spoko. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Ej, to też jest zajebiste. Patrzycie przez Judasza, a tam na pewno nie wasz stary. Ojej. Jezus, jakie to jest głupie. Ej, muzyka z Terrarii jest zawsze zajebista. Nieważne jaka sytuacja, zawsze wpasujecie muzykę z Terrarii, nie? What's that smell? Is that the... Zjebałem Is się. Is that the smell of... A bitch? Haha, send this to your friend. Więc wiecie co? Więc pokażę to wam. What's that smell? A bitch? So I have this toothbrush that makes this weird sound. Still pretty normal, right? Mam identycznie taką samą polish? Ej, to jest jakiś kurwa scam. Ja nie mam takich rzeczy. Ja mam clean, white plus, ale ta szczoteczka jest rasistowska, a jest kurwa czarna. Gum halt i deep clean, ale nie mam polish. Co jest grane? Tylko jedno w głowie mam, koksu. Co za bzdura w ogóle, to jest niepojęte. Zgłaszam reklamację. Czy wkurwia cię, kiedy kroisz chleb i wychodzi takie gówno? Już trochę? Ci daję proste jedno rozwiązanie. Kup chleb krojony i wypierdalaj. Wiecie co? TikTok byłby śmieszny i byłoby nawet zabawnie, ale fakt, że ten koleś jest rudy, troszkę komplikuje sytuację. Oceniamy przejazdy podczas powodzi. Trzyma się rozkładu, jebaniutki na siłę. Eliminacja przeciwnika, ty jakby wyjebał. Plus zachęcie, ale bez szans. Git. 7 na 10, dobra próba, odważna, ale szybko się poddałeś. Zawrócił od razu. Ej, w ogóle, jaka to jest rozrywka, nie? Patrzysz sobie przez okno, widzisz jak ludzie się męczą. Ej, no kurwa, ty się męczy 7 na 10. Tamten 1 na 10, ale ten co wjechał, rozwalił wszystkich oponentów. 1000 na 10, idealnie. Point of view, jesteś spóźniony do szkoły w Ameryce. Jezu, czemu to wszędzie leży eksp? Nie. Wiem dokąd to zmierza. Nie. Robimy cięcie w tym momencie, idziemy do kolejnego. Ty, no hit, ja se chodzę, nie patrzę i se myślę, o, rabarbar rośnie z dziury albo jakaś inna fasola, a to kurwa węże stoją se. No, cięcie, nie? Co? To są węże? O kurwa, to jest dobre akurat. Nie ma co, musicie przyznać, jest całkiem okej. Okay. Mr. Toff, tell me a word in your foreign language that just sounds insanely inappropriate to English speaker. In the eastern part of my country, Nigeria, when you want to say America, you say Rory East. Okay. When you want to say God, you say Aya. And when you want to say bless, you say Mate. So when you arrive in the American airport and you want to say God bless America, no, you scream, I am a terrorist. Nie! Ej, kurde, podoba mi się ten koleś, ja liczę na więcej. Kitty. Not working. Kicie. No. Peace. No. Dlaczego najpierw mówisz po polsku kicie? Co powinno być kurwa kici? A potem zaczynasz mówić pis. Kurwa, mówisz o kocie, a potem o pisie. Ciekawe dokąd to zmierza. Starden, burden, harden, bat. Always works. Mam wrażenie, że to już kiedyś widziałem, ale poza tym spoko. Jakbym to skądś kurwa znał. Czekaj, skąd? A już wiem, z autopsji.
Nie będę komentował tego nawet. Trzymajcie się ciepło, miłego dzionka wam życzę i widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, cześć!